Moi drodzy, jedziemy na marcowanie. To wcale nie jest dzisiaj wesoły samochód. Jestem lekko przerażony, a najbardziej swoją głupotą. Ale oto na przystanku czeka mój Robin, albo raczej Alfred. Człowiek, który jest licencjonowanym prawie morsem. Człowiek, który będzie pilnował mnie, żebym nie odpłynął do Szwecji. Albo na hen. Witam szanownych widzów. Możecie znać jego alter ego, kapitan Strzelba. Czy zdradziłem jego tajną tożsamość? Przepraszam. Ciepłą herbatkę po wyjściu z wody, jak najbardziej bez prądu. Wziąłem również z sobą czapkę i rękawiczki, bo tak mi mówili. Wziąłem szlafrok, który ubiorę zaraz po wyjściu z wody i tym się będę wycierał. Wziąłem również ręcznik wielki w kolorze czerwonym, którym będę się wycierał również. I tyle, słuchajcie. Jestem gotowy, jestem przygotowany. Coś się zimniej zrobiło. Zawiało. Daria, zawiało. Dobrze. Czapkę włóż. O, czapce od razu ciepły. Jak widzicie, nie mam na sobie sutanny, a to dlatego, że na plaży jest ona nieporęczna. Ewentualnie można ją wykorzystać jako parawan. Dobrze. No. Nie. Dobra, teraz będzie rozgrzewka. Skip B. Papy. Ale zaczęło wiać. Tutaj każdy ksiądz ma swojego pazia. I dzisiaj rolę pazia pełni? Nie, mój paziu kameruje. No dzisiaj to jest trzech paziu. Nie, jest kamerzysta. Jeden jest Batman, drugi jest Alfred. Jeden jest Robin, drugi jest Alfred. A Batman. Ty, weź mnie zmień, bo jest ja słabo to robię, no. Co? Masz, trzymaj Antoś. To się kameruje. Dawaj, manie. Rozgrzany? Nie. Nie. Dobra, nie. Tak? To jest ten moment. Co teraz robimy? Stoimy na jednej nodze i zdejmujemy skarpetę. Ale kamerujemy czy nie? Ja pierdolę. Drogie dzieci, nie naśladujcie swojego księdza. A z jakiej okazji to robimy? Na 1000 subów na naszym kanale Misjonarze Sopot. Przy czym te suby to nie dla fejmu i nie dla pieniędzy. Więcej osób będzie mogło usłyszeć o mądrych rzeczach. Większe mamy zasięgi. Ale żeby więcej osób mogło usłyszeć mądre rzeczy, ja najpierw muszę zrobić rzecz głupią. Tak jak obiecałem. Ja pierniczę. Kurwa, to trzeba mieć majtki? To trzeba mieć jakieś gacie? Ja nie mogę. Nie, żart. Masz czym wejść? No. Ja cię! Zobacz, czy jest dobrze zakręcone. Zobacz, czy jest dobrze ten. Nie zakręcone,
cała budowa plastikowa jakby do piętra. Czerwone kąpielówki to hołd dla Słonecznego Patrolu i Davida Hasselhoffa z serialu Mojej Młodości. Pamela Anderson. Będę. Pozdrawiam. A koszulkę chyba też, czy nie? No dobra. To... Brooklyn. Gapisz mi się na bebek? Tak. Ale najciekawsze jest to, że wszystkie dzieci z rekolekcji to robią. Dobra. Czemu on już wchodzi? Nie, to jest bez sensu. Jest zimno, jest bez sensu. Dobra. Wchodzę i wychodzę, dobra? Dosłownie kilka sekund. Nie tak jak ten Krejzol. Dobra. Będę feci tym. Dzięki, wystarczy. Nie, dobra. Obiecał mi, jest zimno, jest bardzo zimno, jest kiepsko, ale wejdę gdzieś tam, gdzie Pietras, zanurzę się i wychodzę. Obiecałem, robię. Korzystałem z okazji, piszcie w komentarzach, jakie macie kolejne. Nie jest fantastycznie w ogóle. Nie mogę tak jak ten tam, ale. Dziękuję. O. Możemy to może. To się nie da. Weź od tyłu, dzięki. Antek, dziękuję. Wiem, że nie było za długo. Nie piszczałem też. Jak wrażenia. Boli trochę, nie ukrywam. Ale jest duma. Przede wszystkim oddycha się teraz. Jest power. Jakby wypić kilka kaw albo Red Bulli. Krążenie pobudzone niesamowicie. Pod tym względem jest moc straszna. Było, ale dało radę. Super. Warto było. Super przygoda. Serio. Ale obiecuję przyszły sezon zimowy, zacznę porządnie morsować. To znaczy rzeczywiście nauczę się tego. Teraz to byłem amator, zupełnie jakbym to, bo to robiłem pierwszy raz. Obiecuję przyszły sezon. To już jest na kapita. Taki będę. Au! Państwo! To jest morsowanko! I drodzy, jestem po morsowaniu. Wrażenia są niesamowite, rzeczywiście. Samo wejście niby mało przyjemne, natomiast już w pewnym momencie po wyjściu ilość adrenaliny i też krążenie krwi całkiem fajne. No i jakaś duma, że się udało. Żartuję, że tak krótko, ale no, następnym razem będzie lepiej. W przyszłym sezonie mam zamiar się wkręcić w morsowanie, a wy pamiętajcie, śledźcie nasz kanał. Skoro takie rzeczy robię na 1000, to pomyślcie, co zrobię na 2000 subskrypcji. Puh. Ale oto prawdziwy bohater dnia dzisiejszego. Pietras, który w wodzie siedział bardzo długo. Aż mu łydki zmarzły. Powiedz coś, Pietras. No, lekki wiaterek był, taki trochę przyjemny, dużo jodu. Myślę, że trochę zdrowotności nabraliśmy. Było przyjemnie, fajnie, mi atmosfera, fajni koledzy. Zamierzamy robić to jeszcze.
dobrze, słuchajcie, chciałem jeszcze bardzo serdecznie podziękować Pawłowi. Kilku ujęciach go widzieliście. To jest nasz niezastąpiony operator, kamerzysta, producent, montażysta i gość od efektów specjalnych. Dziękuję też Antosiowi za wsparcie moralne i podanie szlafroka, kiedy było potrzeba. No to byłeś, Antoś, tam, gdzie byłeś najbardziej potrzebny. Dzięki. Jak pielęgniarka na froncie. Dziękuję wszystkim. Łapki w górę pod tym filmikiem. Mam nadzieję, że aż tak bardzo głupka z siebie nie zrobiłem. I siema ziomeczki. Z Bogiem.